Dzisiejszy odcinek będzie nieco smutniejszy, gdyż żeby nagrać właśnie ten odcinek, musiałem sprzedać moją N4 cesarz, więc możecie zostawić znicza dla N4 w komentarzu. Dobra, więc po tym smutnym wstępie chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek z otwierania właśnie pojemników z Majora. Poprzedni odcinek bardzo wam się spodobał. No i co, postanowiłem podjąć kolejną próbę trafienia właśnie jakichś złotych autografów. Sprzedałem tą N4, którą mieliście oczywiście na początku. No i co, bierzemy na początek, czekajcie, tutaj jest, muszę jeszcze obczaić, bo szczerze, jak mam wam powiedzieć, to nie sprawdziłem tego, aczkolwiek, czekajcie, G2 jest tutaj, powracający pretendenci. Dobra, więc ty weźmiemy, bo ja chciałbym trafić naklejkę Kennego S-a, więc tutaj bierzemy, o, bierzemy na początek, tak. I co, otwieramy 100 pojemników z autografami, więc czekajcie, teraz będzie 40. Teraz będzie 40 pojemników. No i co, lecimy dalej, oczywiście kupujemy, Jezus Mary, 100 zł ponad jeden. Dobra, tutaj lecimy z kolejnymi. 40 to teraz będzie już 80. Dobra. 80 i brakuje 20 jeszcze. Aczkolwiek ile mi pieniędzy zostało, czekajcie, bo chcę jeszcze kupić trochę tych. Zobaczę ile. Dobra, 20, więc muszę kupić po prostu 20 tych jeszcze, dobra. I 20 tych kupujemy oczywiście pojemników z autografami z Berlina właśnie. Jezus Maria. Co ja właśnie zrobiłem? Wydałem właśnie 100 zł na te naklejki, a pewnie i tak mi nic nie poleci. Dobra, 100 pojemników z autografami. 100! Nie 60, ale 100! I zobaczymy, co nam się z tego zwróci. Czy poleci jakaś złota naklejka? Ja mówię, że ja jestem szalonym człowiekiem i przyleciał złoty fair! Do odważny świat należy. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, takie moje motto życiowe, że tak powiem. No i co, ja dzisiaj zaryzykowałem, chyba nawet tą samą koszulkę mam, co wtedy, mi się wydaje. Też mi się wydaje, że właśnie w tym byłem, w tej koszuleczce. No i zobaczymy, czy ona przyniesie mi tego pecha, co był wtedy. Jest bumicz, nie, jest Fallen, dobra, Fallen, dobra naklejka. Znaczy, no nie dobra, bo nie będzie droga, będzie kosztować kilka groszy, kilkanaście groszy może. No znowu złota przeleciało, ja liczę naprawdę na jakąś złotą naklejkę, bo jednak 100 kapsuł to jest już naprawdę coś. Właśnie sobie uświadomiłem, co ja zrobiłem. Sprzedałem taką ładną N4, ten cesarz jest na pewno to jest skin, który na pewno nie jedna osoba by chciała. Imo to też jest jak jedna z ładniejszych właśnie N4, że bardzo przyjemnie mi się nią grało. No ale no co mam powiedzieć. W ogóle dopiero po odcinku podliczyłem kasę z poprzedniego openingu, ile właśnie się zwróciło z tych naklejek. I powiem wam, że byłem na minusie chyba tylko 8 zł, więc o dziwo się bardzo zdziwiłem, jak to liczyłem. Błędu na pewno nie popełniłem, bo liczyłem kalkulatorem. Więc się zdziwiłem po prostu, że aż ponad 100 zł z tego było. Bo wtedy 120 chyba wydałem. Kolejna czerwona przeleciała, nie wierzę w tą grę. Jezus Maria. Kto policzy, ile razy powiedziałem Jezus Maria w tej filmie, dostanie skina. Tak o. Bo w poprzednim odcinku, jak montowałem i oglądałem to serial, tyle razy to mówiłem, że to jest szok. Ale no device był! Device pewnie też coś warty jest. Kurde no. Jedna złota, tylko jedna. Jedna złota i mi się cały opening zwraca praktycznie. Zależy też jaka złota, nie? Znaczy no, w sumie no, byle jaka złota, bo nawet jak trafię jakąś złotą za 60 od czy coś, to pomyśl, jest Shox, nice! Shox teraz przeszedł chyba, Shox przeszedł, tak? Shox przeszedł do Vitality chyba, o ile się nie mylę. Nie wiem, poprawcie mnie, albo Scream? Nie wiem. Ej, nie, teraz gafę chyba jakąś walnąłem, więc przepraszam. Ale coś mi się, nie wiem, nie, Shox chyba dołącza do... Nie wiem, naprawdę, przepraszam was. Pomyliło mi się tutaj. Znaczy nie wiem, czy mi się pomyliło. Ale coś chyba było, albo Shox, albo Scream, nie pamiętam. Nitro, dobra. Jedna złota i mi się zwraca cały opening, bo wystarczy, żeby poczekam kilka tygodni. Nie, kolejna złota. Nie, wierzę. Jest! Nie! Nie! Amonek! Amonek! Amonek tyle by kosztował. Jezu, nie! Amonek! To jest niesprawiedliwe. Idę płakać.
Ja już zaczynam się zaczynam krzyczeć, że amanek, Jezus, nie, najgorzej, najgorzej, ludziska, wypada Magisk. O Boż. Nie życzę nikomu, nie życzę nikomu takiego tego. Znowu Magisk. Jezus Maria, jestem szalony. Znowu czerwona przecięła. Jestem najbardziej szaloną osobą, jeżeli chodzi o openingi na polskim YouTubie. Właśnie dałem sobie miano tej osoby. Jezus Maria. No, to powiedziałem. Elish. Dzisiaj w ogóle chyba jest ostatni dzień promocji, tak mi się wydaje. Tako. Może napisać, czy lubicie tako. W sensie tako, że jedzenie. Jedna czerwona, come on. Tam był amanek, amanek też pewnie dużo kosztuje. Ja zaraz zobaczę to. No nie, kolejna, chyba to był Alexi B. Ja zaraz zobaczę, czekajcie, ja muszę to sprawdzić aż. Ja muszę zobaczyć na markecie, ile kosztuje amanek. Złota naklejka amanka. Czekajcie, uno momento. Amanek. Amanek złoto. Co? 17 zł? Ej, nie gadajcie. Amanek kosztuje 17 zł? LOL. Ej, to nie wszystkie te złote naklejki są takie drogie. Ja myślałem, że one droższe są niektóre. Ale taki złoty KNS, jakby poleciał, to by było naprawdę coś. Bo KNS naprawdę ma kozak naklejkę. No jedna złota, tylko jedna złota, proszę. Czy, ej, czyli w sumie jedna złota mi openingu nie zwróci, jak, ma, jak niektóre nawet po 17 chodzą. Dwie złota chyba przeleciały, mi się wydaje. I to był tak, ten drugi. O Boże, nie. Moje pieniądze poszły z kapsułkami. Kto to jest? Angie. Szok. Mogłem chociaż zostawić sobie trochę na ten, na tamte kapsuły z tymi, z logami drużynowymi. Ale ja jednak chcę trafić złotą naklejkę, jedną chociaż. Jedną złotą naklejkę, nieważne jaką. No ale jakby wypadł KNS, to bym się nie obraził. Obo. NBK, NBK chyba z Vitality odszedł. Tak, to był chyba NBK. To też zostawię go sobie na pewno. O, był Kenny. Tam możecie zobaczyć, jaka to jest ładna. Nie, czekajcie, Shox z G2 gra. To on do Vitality chyba przeszedł. Tak mi się wydaje bynajmniej. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, czy jak to ten. Jak to było. O, Kenny. Widzicie, taka złota naklejka naprawdę dużo będzie kosztować. Ale ten amanek złota jednak. I jest! Oskar! No, jest pierwsza złota naklejka z Ember! Nie, jem, przepraszam, ze Stalladera! Oskar złota! Ile kosztuje złota Oskara? No, 20 zł. Jezus Maria, ucieszyłem się właśnie z 20 zł. Ucieszyłem się bardziej, jak trafiłem Australis za 50. Ale dobra, mamy. To jest pierwsza złota naklejka, jaką trafiłem w CS-ie. Oskar. Zipex, nice. Zipex też będzie trochę wart. W ogóle wiecie, jak ja chyba w życiu trafiłem. Device! Device! W życiu chyba trafiłem z 3 przedmioty czerwone w CS-ie, jeżeli chodzi o skrzynki. 3 złote device, dobra, ale device może iść. Ej, kończą mi się halo pojemniki. Device może pójść do góry. Kończą mi się pojemniki, a tylko jedna złota poleciała. I chyba będę dużo straty, tak mi się wydaje. M4 poszła z pojemnikami. O, znowu złota przeleciała. Shox. Ja chcę Kennego ESA trafić. Proszę, dajcie mi Kennego. Dajcie mi złotego Kennego. NBK znowu. Ej, bo tych pojemników już jest naprawdę mało. Dajcie mi Kennego złotego. Proszę. Nie wiem, czy mam jeszcze jakieś z tymi, z powracającymi pretendentami. Bo chyba tak to się ten simple. Chyba w pretendentach byli. G2 mi się wydaje. JKS.
Ale dobra, mamy złotą naklejkę. Bynajmniej tyle. Ja jestem spełniony już. Już tego nie muszę otwierać. Jestem spełniony. Co z tego, że stracę pewnie z kilkanaście dysz... Kilka dyszek. No, kilkanaście bez przesady. Ale nie wiedziałem, że te złote tak mało kosztują. Dla niektóre. Myślę, że Oscar będzie trochę więcej wart. No ale no, to nie są tacy topowi gracze, nie? Więc cię można oczekiwać nie wiadomo czego. Elish. Jeszcze jedna jakby poleciała, to już by było naprawdę. Byłoby spoko, jakby jeszcze jedna czerwona poleciała. Ziomek w ogóle otworzył 1000 tych pojemników, nie? I trochę tych złotych mu poleciało. No, no 1100, to trochę różnica jest, są. Znowu, złota. Nie wiem, czy to mnie podkusza, żeby więcej tych naklejek kupił. Pojemników w sensie. Znowu, nie! Tak za dużo tych złotych przelatuje mi, nie? Ej, trochę tego jeszcze jest, powiem wam. Myślałem, że mniej tego jest. Tak z 30 chyba może jeszcze będzie. Amanek, o właśnie, jest amanek. Szkoda, że nie złoty. Oscar, o, Oscar. W sumie ta naklejka nie jest za ładna, jak tak patrzę teraz. Tak, powracający pretendenci to... Aha, no to wszystko wyjaśnia, czemu ta złota tak mało była warta. Bo to powracający pretendenci, jakby tak legenda była, to by z pewnością więcej kosztowała. O, amanek, folia. Jeszcze jedną złotą poproszę, jedną tylko jeszcze. Patrzcie, w następnej kapsułce przeleci złota. Patrzcie, w tej przeleci złota teraz. Żartowałem. O, wi... Jax był! Cię trzeba do końca patrzeć. Aleksip. No trochę tego jest, jest, no. Patrzcie, w następnej też przeleci złota. Aha, bo to są powracając pretendenci, dobra. Bo ja poleciałem z legendami praktycznie wszystkimi. O, dwa Kenesy przeleciały. Zaju. W sumie Zaju też by mógł sporo kosztować. O, znowu czerwona. Ej, w ogóle mało, mało tych leci, folii. Mało fioletowych leci. Adren, o Jezu, był Adren. Cold Zero. Dobra, lecimy z następną, nie? Jeszcze jedna złota, proszę. Allu. Patrzcie, w następnej czerwona. Zeus! Zeus karierek skończył! Zeus poleci do góry na stówę. Ile Zeus teraz kosztuje? Już lekko odbija, 3 złote prawie. Dobra. No to co? Ostatnie kapsułki zostają już powoli. Lucky. No, lucky ten opening na pewno nie jest. Oscar znowu. Ta naklejka nie jest naprawdę za ładna, jak już tak trzeci raz. No nie, czy to był Glaive? Taką złotą naklejkę kogoś z Astralis trafić. To by było coś pięknego i piękne zakończenie tego openingu. Już raczej nie będzie dłużej te promocje na te kapsuły. Dzisiaj jak nagrywam, jest niedziela, to pewnie dzisiaj się kończą, tak mi się wydaje. Boże, taka ładna M-ka to była. A dostałem syf totalny znowu. 18 zł, złota naklejka Oscara. Keycard. Folia. Nareszcie jakaś folia. Powracający pretendenci znowu. Sanchi.
No znowu złota. Patrz, jak ktoś policzy, ile złotych naklejek przeleciało w tym openingu, to będzie miał mój szacunek do końca życia ta osoba. Bo to jest hit, ile tych złotych naklejek przelatuje, a poleciała tylko jedna. Bo tu chyba nie ma różowych, nie? W sensie są... Nie, nie ma różowych, są tylko fioletowe i czerwone. I niebieskie oczywiście. Bumicz. Dobra, zbliżamy się chyba do ostatniej dyszki, o ile już nie jesteśmy w tej ostatniej dyszce. No gdyby ten amanek siadł, to było coś. Patrzcie, w następnej czerwona przeleci. Rain. W tej czerwona przeleci teraz, patrzcie. O, jednak nie, ale był simple. Zeus znowu. Guardem był. Znowu złota, nie, to jest hit, serio. Fallen. No i co, zbliżamy się już do ostatniej legendy teraz, może tutaj się coś czai. A może nie. Oczopląs już powoli dostaje od tej animacji tych skrzynek, nie? Oj. Ja bym nie mógł w kapsuły inwestować, bo ja bym od razu... All of Meister. Ja bym z kapsuły nie mógł inwestować, bo bym je od razu wszystkie otwierał, nie? To tak korci strasznie. Clave. No szkoda, że nie złota. Dobra, no i co? Ostatnia piątka. Magisk! Nice! Ile Magisk kosztuje? No jednak to nie jest złoto, ale... No, ale 50 groszy kosztuje. Dobra, gdzie te pojemniki są? Tu. Dobra. Cztery ostatnie kapsuły z naklejkami. Cztery szanse na złoto. No znowu był Magis, kurde. Jeszcze jedna złota, proszę. Ja wierzę. Mneo. Dwie szanse, proszę, ja wierzę, ja do końca wierzę. Znowu czerwona przeleciała. Ja wierzę. Stewie. No i co, ostatnia szansa. Lecimy, ja wierzę. All of Meister. Nie skomentuję tego. Aczkolwiek tak się przedstawiają właśnie dropy. Te złote naklejki z pewnością są... Wyglądają inaczej niż te z poprzednich majorów, właśnie dlatego chciałem jakieś trafić. Aczkolwiek nie skomentuję tych dropów, więc będziecie mieli napisane tutaj oczywiście, ile z tego wyszło. Z tych właśnie dropów wszystkich. Jaki jest bilans. No i co, tutaj jestem pewien, że nie przekroczyło to... To nie ma prawa przekroczyć 100 zł, ok? Nie ma prawa. Ale zobaczymy. Też myślałem, że dużo stracimy, stracimy tylko 8 zł, więc... No, możecie napisać, co wam dropło. Ja jestem na pewno niepocieszony po tym openingu. No, jedna złota naklejka to jest stanowczo za mało jak na 100 kapsuł. Jeszcze to było... I możecie policzyć, ile przeleciało złotych naklejek. Osoba, która wytypuje poprawnie, ile złotych przeleciało, dostaje 5 naklejek, powiedzmy. No. Więc no co, to by było na tyle. Żegnam się z wami, już nie będzie odcinków z tych kapsuł, bo promocja się najprawdopodobniej skończy już dzisiaj. No i co, ja się z wami żegnam. Do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!